Trwa ofensywa talibów w Afganistanie. Zdobyli już 60% powierzchni kraju, na ich horyzoncie jest już Kabul, czyli stolica kraju. Po decyzji Stanów Zjednoczonych o opuszczeniu przez wojska międzynarodowe Afganistanu, talibowie rozpoczęli ekspansję. Każdego dnia zdobywają większe miasta. W czwartek weszli do Heratu, położonego 150 km od Iranu. To trzecie pod względem wielkości miasto w kraju i ważny ośrodek komunikacyjno-handlowy. Miasto zamieszkuje ponad 800 tysięcy osób. Tego dnia zdobyli też Kandaharę, ponad półmilionowe miasto. Dziś łupem talibów padło Laszkar Gah, 200 tysięcy miasto. W południowo-zachodnim Afganistanie. W tym momencie fundamentaliści religijni kontrolują już 13 z 34 afgańskich prowincji. Nieuchronnie zbliża się moment przejęcia Kabulu stolicy kraju. Według agencji AFP talibowie są już 50 kilometrów od ostatecznego celu. Na sytuację w Afganistanie reagują już kraje zachodnie. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ewakuują swoich obywateli, którzy jeszcze są w Afganistanie i współpracowali z Zachodem. Waszyngton wyśle do nadzorowania ewaku. 3000 żołnierzy Londyn około 600